Jak podaje Krajowy Rejestr Długów, 2,4 miliona osób w Polsce jest zadłużonych na kwotę ponad 45 miliardów złotych. Gdyby ustawić tych wszystkich ludzi w kolejce, miałaby ona długość około 1400 km i prowadziłaby od Gdańska do Rzeszowa i z powrotem. Skala zadłużenia obywateli Polski jest więc ogromna i dziś chciałbym porozmawiać z Wami o jednym z trudniejszych tematów, jakim jest spirala zadłużenia. Czym jest spirala zadłużenia, w jaki sposób się w nią wpada, jak z niej wyjść i jak w nią nie wpaść. Wszystko to w dzisiejszym materiale. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Spirala zadłużenia powstaje w bardzo prozaiczny sposób. Konsument, który posiada zobowiązania w postaci czy to kredytów, czy pożyczek, w momencie kiedy nie może spłacić swoich zobowiązań, zaciąga kolejne po to, aby pokryć te pierwsze. W wyniku tych działań jego zadłużenie staje się jeszcze większe i problem cały czas narasta do momentu, w którym konsument nie jest już w stanie zaciągnąć kolejnych zobowiązań, ponieważ żaden kredytobiorca nie chce mu ich udzielić. Tego typu sytuacja przypomina łatanie dziur w dachu kolejnymi warstwami blachy. Zamiast wymiany całego dachu, dokłada się kolejne blachy i obciąża tym samym całą konstrukcję do momentu, aż się ona nie zawali. Na podobnej zasadzie działa spirala zadłużenia. To, co na początku wydaje się logicznym rozwiązaniem, z czasem zaczyna przybierać formę toczącej się kuli śnieżnej, która jest coraz cięższa i kręci się coraz szybciej. W spirale zadłużenia może wpaść praktycznie każdy z nas. Choroba, wypadek losowy, czy też utrata dobrze płatnej pracy to tylko kilka z czynników, które mogą wpędzić w nas w nie lada kłopoty. Niestety, wiele osób wpada jednak w finansowe tarapaty na własne życzenie. Hazard, rozrzutny styl życia, czy też zwyczajny brak wykształcenia w kwestii finansów osobistych sprawiają, że ludzie popadają w długi, z których ciężko jest im się wydostać. Zazwyczaj nie są to wielkie kwoty. Jak mówi prezes Krajowego Rejestru Długów, gro długów, bo 2/3, jakie mają konsumenci, to zaległości wobec instytucji finansowych. 15% stanowią niezapłacone mandaty za przejazdy komunikacją publiczną bez biletów, 6% to nieuregulowane faktury za telefon, telewizję i internet, tyle samo wynoszą również opłaty czynszowe za prąd, wodę i gaz, a co 20 Polaka obciążają długi alimentacyjne. Jak więc widzicie, długi statystycznego Polaka nie biorą się z ekstrawaganckiego stylu życia. Zazwyczaj to są zwyczajne zaległości za opłaty, jakie ponosi większość z nas. Jak jednak wyjść ze spirali zadłużenia w przypadku, kiedy się w niej już znajdujemy? Otóż pierwszym i zasadniczym krokiem jest zmniejszenie naszych wydatków. W dzisiejszych czasach mamy dostęp do bardzo szybkiego sposobu dokonywania zakupów. Dzięki sieci i kartom kredytowym możemy w kilka minut wydać tysiące złotych na produkty, bez których moglibyśmy się obyć. Bo czy każdy z nas nie obędzie się bez wakacji, zakupów w galerii, najnowszego modelu smartfona czy jedzenia na mieście? Oczywiście, że tak. Obędziemy się bez tych rzeczy, zwłaszcza kiedy jesteśmy zadłużeni. Pierwszym więc krokiem, który doprowadzi nas do wyjścia ze spirali długów, jest ograniczenie konsumpcji. Zacznijcie skrupulatnie rejestrować, na co idą Wasze pieniądze i zadawajcie sobie pytanie, czy naprawdę potrzebuję danej rzeczy. Warto czasami przed zakupem, zwłaszcza w sieci, pozostawić daną rzecz na 24 godziny w koszyku zakupowym i po tym czasie sprawdzić, czy potrzebujemy jej nadal. Często gęsto okazuje się, że to, co było nam niezbędne jeszcze kilka dni temu, teraz nie jest już must have dla naszego stylu życia. W tym miejscu przypomina mi się moja 8-letnia córka, która po obejrzeniu reklamy najnowszej lalki przyszła do mnie i powiedziała, że koniecznie musi ją kupić. Ja powiedziałem jej, żeby zaczekała z podjęciem tej decyzji kilka dni. Po upływie tego czasu chęć kupienia kolejnej lalki spadła praktycznie do zera. Ty powinieneś zrobić tak samo. Bardzo ważną sprawą jest również odpowiednie planowanie. Niektóre wydatki są cykliczne. W październiku kupujemy znicze i kwiaty na groby naszych bliskich. Na święta kupujemy prezenty. Raz w roku płacimy ubezpieczenie samochodu czy też domu, a na wiosnę rozglądamy się za opałem na nadchodzącą zimę i tak dalej, i tak dalej. Wybiegając do przodu, możemy odpowiednio szybko się przygotować na nadchodzące wydatki. Oczywiście, wszystkiego nie da się przewidzieć i na przykład zepsute auto czy nieszczelna rura, która zaleje nam mieszkanie, są nie do przewidzenia. Dlatego też oprócz planowania zawsze warto być przygotowanym na niespodziewane wydatki i posiadać poduszkę finansową.
walcząc ze swoimi długami, jest to niezwykle trudne, ale warto zdać sobie sprawę, że kiedy tylko zapanujecie nad swoimi zobowiązaniami, zawsze warto mieć pod ręką pewną pulę pieniędzy, którą warto wykorzystać właśnie w nieprzewidzianym momencie. Jeżeli nie mamy zachomikowanej określonej puli, a niczym grom z jasnego nieba spadnie na nas nieprzewidziany wydatek, łatwo możemy pogłębić nasze zadłużenie. Tak było z moim znajomym, któremu pies wyskoczył pod samochód i narobił szkód na prawie 4000 zł. Kolega, nazwijmy go umownie Jacek, nigdy nie miał poduszki finansowej, ale jakoś udźwignął ten wydatek. Niestety, 3 tygodnie po naprawie jego samochodu, silnik auta odmówił posłuszeństwa i samochód wrócił z powrotem do warsztatu. Okazało się, że silnik jest do wymiany i trzeba wyłożyć kolejne 4000 zł na naprawę samochodu. To już było za dużo dla Jacka i musiał ratować się zaciągnięciem zobowiązania. Posiadał on już pewne pożyczki, więc summa summarum jego dług wzrósł dość sporo w bardzo krótkim czasie. Ta historia pokazuje więc, że zawsze warto być przygotowanym na niespodzianki, które mogą nam się przytrafić. Kolejnym krokiem na drodze do wyjścia z długów jest zwiększanie zarobków. Zaciskanie pasa to jedno, ale zwiększenie zarobków jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Warto zadać sobie pytanie, jak mogę zacząć zarabiać więcej pieniędzy? Jedni znajdą dodatkowe zajęcie po godzinach albo wezmą dodatkowe godziny w pracy. Inni zaczną świadczyć usługi po godzinach swojej pracy, jak fryzjerzy czy budowlańcy. Jeszcze inni założą blog czy kanał na YouTubie i będą budować swoją markę osobistą. Ktoś wpadnie na pomysł handlu, a ktoś inny będzie pomagał znajomym za pieniądze. Ile ludzi, tyle pomysłów i każdy z Was musi zastanowić się, jakie posiada predyspozycje i jak może je wykorzystać do zarabiania pieniędzy. Nie musi być to coś wielkiego. Nawet te 300 czy 500 zł na miesiąc w połączeniu z zaciskaniem pasa w znaczący sposób może pomóc Wam w wyjściu ze spirali długów. Nie szukajcie drogi na skróty i złotego grala, który uczyni Was bogatymi w szybki i łatwy sposób. Takie podejście wpędzi Was jedynie w jeszcze gorsze kłopoty. Jedynie ciężka praca i samozaparcie może wyprowadzić Was z tego trudnego okresu. Bardzo ważnym jest również, aby nie bać się rozmawiać o naszych kłopotach finansowych. Wiele osób zachowuje się jak małe dzieci, które chowając się pod kołdrę, myślą, że ich nie widać. Tak samo spora część osób nie chce rozmawiać o sytuacji, w której się znajdują, licząc, że jakoś to będzie. Jest to złe rozwiązanie, które jedynie eskaluje cały problem, przesuwając go w czasie. Jeżeli zauważycie dostatecznie szybko, że tracicie kontrolę nad waszymi finansami i zaczynacie żyć na kredyt, z którego spłatą macie coraz to większe problemy, będziecie mogli szybciej zareagować. Dzięki temu skala zjawiska będzie mniejsza, a wam będzie dużo łatwiej wyjść z życiowego dołka. Najgorsze, co człowiek może zrobić, to udawać, że nic się nie dzieje i liczyć, że jakoś to będzie. Wy tak nie róbcie. Wiem, że potrzeba sporej dawki pokory, aby przyznać się przed samym sobą, ale i przed bliskimi, że mamy problem. Niemniej jednak jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż granie w grę pozorów i kłamstw. Nie bójcie się więc rozmawiać o waszych kłopotach finansowych. Polecam każdemu z Was kontrolę Waszych wydatków, nawet w przypadku, kiedy dajecie sobie w życiu radę i panujecie nad Waszymi finansami. Życie bywa nieprzewidywalne i może zaskoczyć każdego z nas, dlatego warto być przygotowanym na każdą ewentualność. Jak widzicie, temat spirali zadłużenia jest niezwykle ważnym tematem, o którym trzeba rozmawiać właśnie w tym czasie, w jakim się aktualnie znajdujemy. Wysoka inflacja nie tylko ograbia obywateli z oszczędności, ale również niepostrzeżenie winduje ich wydatki. Dlatego w tym trudnym dla nas okresie każdy z nas musi być wyczulony na to, w którym kierunku wędrują nasze pieniądze. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość i pokazał, jak radzić sobie z trudnym tematem spirali zadłużenia. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania, a także udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.